Tutaj są problemy fizyczne, a tutaj mentalne, a tu są problemy społeczne. Mam nadzieję, że widać to bardzo wyraźnie, że smartfony są niebezpieczne i łączą się z nimi bardzo poważne efekty uboczne, właśnie na, jeśli chodzi o ciało, o umysł i społeczeństwo. Nie było jeszcze takiego naprawdę poważnej oceny tych ryzyk i efektów ubocznych. Ciągle właśnie jesteśmy poddani praniu mózgu przez te najbardziej najsilniejsze lobby na świecie. Właśnie mówi się, że ten smartfon czyni nas mądrzejszymi, bo mamy dostęp do tej całej wiedzy, ale tak naprawdę czyni nas po prostu smutnymi i głupszymi. I największy problem jest właśnie, jak się jest młodym, jak się jest dzieckiem, kiedy nasz mózg się rozwija. Jeśli deficyty właśnie w rozwoju mózgu są, to niewiele można z nimi zrobić. One tam zostaną i już nie da się nic na to poradzić. Właśnie naszym najbardziej cennym zasobem są dzieci i młodzież i musimy być odpowiedzialni. Telefony, które używamy bardzo często, powinny służyć nam wszystkim i pomagać nam w życiu, a nie, że służą tylko garstce milionerów. Proszę, abyście właśnie zdali sobie z tego sprawę i powiedzieli też innym. Dziękuję.